No to kurwa jedziemy. MMNsy z Krakowa. Powrót do przeszłości. Teraźniejszość. Słuchaj, teraz Krystian będziemy się uczyć jak naciągać plandekę. To podpinaj najpierw. Ale to piękne. A tak się zapina. No właśnie. Ale klamry ci powiem naciągnął tutaj. Dwie. Chłopaki, dokładek nie położę. Siemanko. Miałem cokolwiek nagrać. Tak jakiś czas szybko zleciał. Przyjechaliśmy właśnie na bazę. Godzinkę temu. Pakujemy się. Dowozimy auto na serwis. Tam muszą drobne poprawki porobić. I do domek. Do domków. Dzisiaj jest 16 chyba. Albo 15 października. A ja do pracy wracam w okolicach listopada. Albo pod koniec października, albo jakoś na początku listopada. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, moi drodzy. Muszę wszystko pozabierać. Auto idzie na serwis, żeby mi tam to nie poginęło. Tyle. No, jeszcze coś nagram, jak będziemy lecieć. Yo. Siemanko.
tracę przez koszmary, a nie wiedzę, że mam ciary. Wyobraźnię, określę cel, tobie mapie jeden opis. Mamy prawo do szczęścia, szczęście czasem krosy. Nie odrobiny miejsca, zdrowie i to. Mamy prawo do szczęścia, do niego spory lot. Chcemy dostać się, gdzie upragniony lot. Głupi zawsze chciałem szybko biegać. Baja. Lecimy. Kurwa, muszę nagrać całą trasę. Przecież to jest Damian. Siema. Jeździ tam z Kanią. Póki co, nie? Ten film będzie za nim, kurwa, już nie będziesz tam robił pewnie. No, nie, raczej do żywocie. No. Nie ma na co liczyć. To tak jak ja. To wy tak. Ja jestem Damian, a to jestem ja. Dobra, to siemanko, trzymaj się. Cześć. Siemanko, jest godzina 9:46. Jestem na Zgorzelcu, jadę zatankować tylko furkę, o, idzie LNG, Iweczko. Jadę zatankować jeszcze tylko furę do pełna, mało zostało. Byłem na myjni umyć jeszcze naczepę, bo była brudna, musiałem konia domyć jeszcze, nie wiem. I to teraz będzie taki teścik dla Citronexa, pojechałem do nich czystym autem. Czy da się na myjni pobrudzić auto, myjąc go? Sprawdzę to, czy jest dobrze spłukany, czy nie ma kropek, bo myjąc na Pietrzykowicach na Volvie, naprawdę oni po myciu takimi ściągaczkami do wody ściągali to wszystko, także żadnych kropek tam nie było. Znaczy no było może trochę tam, ale to takich rzeczy to ja się nie czepiam, bo po Citronexie to przeważnie jest na całym aucie. Także sprawdzimy to, zobaczymy, czy da się. Czy da się pobrudzić auto, będąc na myjni? Dobra, jadę zatankować, muszę jeszcze się kurwa popakować, bo mam wszystko tak wrzucone tylko. I napieram. W sumie nie wiecie jeszcze, gdzie jadę, ale to wam później pokażę i powiem. I się wszystko tak naprawdę wyjaśni. O, ale piękny wjazd zrobili na Citronexa. Ja pierdzielę, w końcu! Gratulacje! Zajebiście. Pierwsza szychta dobiegła końca, niestety trochę no, dziwnie się skończyło. Po 9.08 km 739. Ale nie ma sensu dalej jechać. I tyle. Jesteśmy w, a ogólnie jesteśmy w Niemczech, gdzie? Na A81. Przed A6. Bajo. Siemanko. Wita nas piękny listopadowy
zimny poranek, kiedy to kurna, ale drive zaspał do pracy. Miałem wstać o 3, a wstałem o godzinie 6. Także się przeciągnęło troszkę, ale dobra. Póki co plan będzie nadal zrealizowany taki, jaki jest. Zdążę wszędzie, tylko najbardziej boję się tego, że się w korki wpieprzę dzisiaj. No ale na to już nic nie poradzę. Będzie co będzie. Póki co idzie bez zarzutu. Zobaczymy jak długo. Koniec na dzisiaj. Jestem we Francji, tam gdzie chciałem. 9:00. Idę pod prysznic, idę spać. Może dzisiaj nie zaśpię. O pierwszej pobudka. Już po kąpieli. Idę się szykować do spania, żebym nie zaspał. Bo jak dzisiaj zaśpię, to będzie już po ptakach. Dzisiaj już będzie po robocie, bo jutro muszę zdążyć na rozładunek. Muszę to zrobić szybko, żeby później do Portugalii jeszcze zdążyć. Także trzymać kciuki, żebym nie zaspał, albo obudźcie mnie. Zamawiam budzenie na czekanie czy coś tam. Yo. Siemanko. Ło, co to za śmieci tutaj. Udało się dzisiaj, że tak powiem, odpalić przed czasem, czyli obudzić się wtedy, kiedy musiałem. Pierwszej nawet wstałem, obudziłem się już godzinę przed, sprawdzałem, która godzina, czy już były budziki, czy nie zaspałem, ale jest wszystko git. Wyjechałem tak jak miałem, zostało mi 500 do Irunu, do pierwszej zrzutki. No w sumie dwóch ziomków będzie z firmy, to ja zrzucam i lecę dalej, bo co? Bo muszę jeszcze dzisiaj gdzieś ujechać po zrzutce, żeby być jak najbliżej Portugalii, bo tam jeszcze trochę mamy naprawdę tej drogi. Ja mam w tej chwili 1600 km wyjechane, a cała trasa chyba na 3500 mam do pierwszego, do ostatniego celu się zamyka, czyli tak naprawdę nie zrobiłem jeszcze połowy tych kilometrów. A jadę już drugi dzień. 1600 jest zrobione. Proszę bardzo. Żeby nie było, że ściemniam. No, także co? Także do zobaczenia, jakby to powiedział Adaśko w dziennej aurze. Tirenatory! Brakowało mi tego. Tam są jeżyki. Jakie jeżyki? Co tak obskubałeś kierownicę? Ile opcji? Prawy klawisz jeszcze. Do góry masz klawisze. Koło butów. Do góry, nad receiver radiem. Prawy, pierwszy. I jeszcze się musi zapalić te. Lewy jeszcze. Nie ma więcej. Jeszcze jeden klawisz się zapalił. Nie, już wszystko jest zapalone. Wszystko już zapaliłem, kurwa. Tylko muszę zgasić teraz to... Białe, kurwa. Nie wiem. Ja nie zgasię. Kurwa, to też masz na klawisze? Pierdo. Bo jak drzwi są otwarte, to te białe nie zgaśnie. Suj, nie ruszaj się. A to jest fun.
tranzyt. Jeszcze te lampiony muszą się zapalić. Pierwszy klawisz od prawej strony do góry. Nad CB radiem. Lampone. I co? Dumny jesteś? No. Że to zostawiasz? No. Spoko, ten film będzie, to kurwa cię już nie będzie. Nie będą cię pamiętać w Lenarcie. Kurwa, no weź to w dupę. No weź się odczep. Mogę już puścić? No puść. Jak ktoś chce jeździć takim, to niech idzie do Lenarta. Zrób ten, lokowanie produktu. Jakiego? Ale patrz, tamtej naklejki nie zdrapałem, jest cały czas. Tamo. W narożniku drzwi. Czekaj, zbliżenie tam. Kurwa, kiedyś zrobiłem to zbliżenie, jak pojechałem na Ibizę, nie? Chłopie. Kolego, fotografuj mnie. Naklejkę twoją nakleję z boku. Szreku fotografii. Męski, nie ma męski. Horror. Ci kurwa nie widzieliśmy ze Szrekiem trochę czasu, nie? Już go nie pamiętacie pewnie z filmów. Ale jest, dziad jeszcze jeździ. Tylko telefon teramanowy. Ale się pozmieniało. W sumie jak to oglądacie, to jeszcze nie wiadomo, czy tam robi. Ja nawet nie mam co zdjęć robić, bo on mi i tak wszystko powysyła. Internet się skończył. Znaczy nie skończył, tylko zasięgu nie ma i muzyka przestała mi grać. Także odzywam się do was. Dzisiaj jest już... O, już jest niedziela od 6 minut. Ja mam jeszcze do celu obranego, który sobie wyznaczyłem przed rozładunkiem, czyli stacja paliw przy autostradzie. 375 km. Pokazuje mi, żeby do 4.18 plus pauza 30 minut, muszę dokręcić do 4.50 mniej więcej. 4.04 wyjechano właśnie, 20 km do parkingu, na którym się zatrzymam, żeby dokręcić te 30 minut i jadę dalej. W tej chwili mam 2464 km wyjechane z domu. Dzisiaj jeszcze 400, to będzie 2800, 60, 50, no mniej, 2800. I stamtąd, gdzie będę, to chyba jeszcze ponad 600 czy 700 km na sam dół Portugalii. Także... No powiem wam, że trasa bardzo długa. Fajnie, fajnie. Liczę też na to, że uda się wrócić do weekendu, bo tak cały czas myślałem, że się nie uda, ale dorobił wszystko, żeby jednak się udało.
Chciałbym zrobić jeszcze jedno kółko przed świętami, bo taką fajną akcję rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj z kumplem, ale to myślę, że teraz nie będę mówił o szczegółach, jutro wam opowiem, jak będzie jasne. A tymczasem ja cisnę dalej. Muzyka się uruchomi dzisiaj? Jak się uruchomi, to się rozłączam. Chyba na pauzie spałem tylko 15 minut, bo przysnąłem na kwalifikacjach. Wsiadłem raz na ostatnią sesję. Całą ostatnią sesję przespałem. Także fajna ta dziewiątka. No music, please. Coś jest nie tak. Muszę złapać telefon w łapę. Całą drogę tak padało. Albo i gorzej. Już miałem dość. Ale wyjechałem swoje. I koniec. Tu Piotrek stoi. Ja to chodziło, żeby dojechać na ten parking. Bo razem jedziemy w poniedziałek na rozładunek. Także idę spać, bo nie widzę już na oczy. Strzałeczka. Siemaneczko. Witam was ten piękny poniedziałek. Na tablicy mamy tylko 5 stopni, a jesteśmy bardzo blisko Portugalii. W Galicji. Jadę. Mam 63 km do magazynu. Weekend przebiegł bardzo spokojnie, bo jak ja przyjechałem o 5 rano, posiedziałem sobie jeszcze do 7 na telewizji, na telefonie. No to tak sobie wstałem o godzinie 16 z łóżka. Oglądałem końcówkę wyścigu Formuły 1. Wyszedłem, bo akurat znajomy podwykonawca stał obok, bo tak się umówiliśmy, bo jedziemy do tego samego punktu. Zjedliśmy obiad, piwko i zaczął padać deszcz, więc poszliśmy z powrotem do kabin, praktycznie do spania. Tak już ten weekend zleciał tak szybko, że szok. Dzisiaj ruszyłem o 8 chyba 40, czy tam 50, ma 50 i mam 60 km do celu. W tej chwili straszne góry to są, ale to nic, lekko jest, bo chyba 13 ton zostało, 11 rozładowałem, to ośka w górze i dzidujemy, chociaż na odcięciu i tak nie wchodzę pod te góry, ale idzie ładnie. Dobra, to co, do zobaczyska, myślę, że już chyba w Portugalii. No i jestem po pierwszym rozładunku w Tui, przy granicy portugalskiej, także za chwilę będziemy w Portugalii, bo tutaj właśnie wyjechałem dopiero z tej miejscowości. Tutaj już jest bardzo blisko granica gdzieś. Jestem tu pierwszy raz tu jestem, także nie wiem jeszcze, jak to wygląda, ale spoko. Trochę czasu zleciało, bo w sumie ponad 3 godziny. Wszystko udało się zrobić tak, jak trzeba było. O, 5 km do Portugalii. To zaraz się widzimy w Portugalii. Co ja tu będę dużo mówił? Jesień. W Portugalii. Dobra, dostałem kluczyk. Dostałem kluczyk do prysznica, ale gdzie on kurwa jest, to dopiero będę rozkminiał. No nie, bo to jest damski. No to chyba tam. Dziwne to takie wszystko, ale dobra. O. Co on tu zamknął z powrotem? Nie wiem.
teraz na chodzie, żebym z tym wyszedł, kurwa, jeszcze. Kibel, kibel. Jest i kurwa prysznic. Zajebiście, Szymanowski się wykąpie. Ale ładne krany. Takie nowoczesne. Dobra, ciekawe, czy jest ciepła woda, ale dobra, to sprawdzę. Nawet się w zimnej wykąpię. Bo na weekendzie nie było gdzie. Także dobra, idę się kąpać. Siemanko w Porto. To jest stadion, właśnie widzę. Dragao Arena. Stadio de Dragao. FC Porto. O, nawet autobus stał. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Ale stał. Blisko drogi strasznie ten stadion. Greta pewnie zadowolona. To radar. No, a ja jestem gdzieś na jakiejś jakby obwodnicy miasta Porto i zmierzam dalej. O, ale tu ładnie. No to tu jest pięknie. Nawet plaże mają. Zwiedziłbym sobie kiedyś to Porto. Nigdy nie ma okazji. Ale w Portugalii coś zwiedzić, to ja nie wiem, trzeba mieć naprawdę szczęście. Lecimy na kolejny punkt, ale chyba najpierw sobie odwiedzimy Figuera de Foz i jak się uda wjechać znowu na plażę, tak jak czerwonym na tym oto zdjęciu. To będziemy na plaży. Fajnie by było. Siemanko. Koniec. Ostatnie dwie palety. A to jest towar na następne dwie dostawy. Pierwsze ta tutaj żelazna walizka i te dwa baniaczki jakby idą w jedno miejsce, do Marina Grande i tam w tych czarnych opakowaniach towar do Faro, okolice Faro, czyli na sam dół Portugalii. Dobrze, to waży trochę. To niby 7 ton. Chociaż podobno wózkiem to można podnieść, także myślę, że trochę mniej. Ale coś mnie tam dociąży trochę z przodu. Z tyłu już nie ma co. My hands are cold enough, my heart is blind. Self inside and lost by now. Maybe it's over, but I'll try. No need to hurry up, we got time to climb. Till the sun is up, till I'll defy.
przytulną stone unturned. It's all pretending how to win this game. I understand it, that all my life feel like I'm driving car and drive too fast. Everything is alright, yes it's alright. What if I tell you that I want more? Show me the light, I wanna be the one tonight. Understand my rozumiem, że życie jest różne, bo życie też miałem twój ciężkie. Nerwy mam tracić, by tobie tłumaczyć, nie mam już ciebie na fejs. Niewiele znaczysz, a w lustrze już widzisz koron, nie mam na fejs. Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone, nie mam na fejs.